niewiarygodne, że jeszcze parę godzin, dni temu leżeliśmy na plaży, się opalaliśmy, a teraz jesienne liście poprzykryły całą. Tutaj wszystko jest przykryte jesiennymi liśćmi. Kasia w czapce. Kasia, co? Zimno? Przyjechaliśmy na parking w San Remo. Za chwileczkę pojedziemy do... San Marino. San Marino. San Remo. Przyjechaliśmy na parking, ale najpierw musimy sobie ugotować obiad. Więc zaraz szybciutko ugotujemy gnioki z sosem parmezanowo-śmietanowym, a potem weźmiemy gondolę i pojedziemy do centrum San Marino. Gnioki się gotują w garnku, sos już jest zrobiony, a ja korzystając z chwili czasu, mam jeszcze 3 minuty, muszę wam powiedzieć, jak wyglądał dzisiejszy dzień. Otóż rano się obudziliśmy, byliśmy na mszy dla obcokrajowców o 10 w Bazylice u świętego Franciszka, a potem od razu pojechaliśmy, zwiedzaliśmy Asyż, i Asyż jest przepięknym, cudownym, wspaniałym, starodawnym, kamienistym, no jest chyba XII wieku po prostu miastem, i jeżeli ktokolwiek będzie w Włoszech w okolicy, to musi tam pojechać, bo według mnie to jest ładniejsze niż Rzym, nie wszystkie miejscowości, które widzieliśmy. Później pojechaliśmy od razu z Asyżu, pojechaliśmy do San Marino, no i teraz jesteśmy w San Marino. Zostawiamy kampera na bezpłatnym parkingu dla kamperów i idziemy na kolejkę. Jest mnóstwo kamperów, tu są dwa poziomy, tam jest jeden, tu jest drugi. Mnóstwo, ale nie wiem czemu, szczerze to nie wiem czemu. Pogoda jest za ciekawa, nie wiem po co tu przyjechali. Niewiarygodne, że jeszcze parę godzin, dni temu leżeliśmy na plaży, się opalaliśmy. A teraz jesienne liście poprzykryły całą. Tutaj wszystko jest przykryte jesiennymi liśćmi. Kasia w czapce. Kasia, co? Zimno? Zimno. Spinamy się. Bilet w jedną stronę 2,80, a w dwie strony 4,50. Jak widzicie, widoki są zabierające dech w piersiach. Przez tą mgłę nic kompletnie nie widać. O, jest druga gondola. Jedziemy w nieznane. To była najkrótsza przejażdżka kolejką na świecie. Nie trwała ani 30 sekund. Siup i koniec. No nic. O, pokażę wam ciekawostkę. Tak wyglądają tablice rejestracyjne w San Marino. Zobaczcie, są takie malutkie. Kilka informacji na temat San Marino. Stolicą San Marino jest San Marino. Mają 33 tysiące mieszkańców. Walutą kraju jest euro. Ustrój polityczny republika. I... Mówią po sanmarińsku. Jest to mieszanka czystej łaciny i francuskiego. Nie. Mówią po włosku, aczkolwiek nie chcą, żeby ich uważano za Włochów. Oni po prostu nie chcą być utożsamiani z Włochami, są niezależni, są sanmarińczykami. Tak. Kraj powstał w około 300 roku, kiedy zjawił się tutaj taki pan Marino, który uciekał przed tym, że zabijano chrześcijan. No i trwał, aż w końcu, kiedy doszło do zjednoczenia Włoch, San Marino postanowiło się nie jednoczyć, natomiast mają tak zwany pakt przyjaźni podpisany z Włochami dwukrotnie, więc można tutaj wjechać nawet bez sprawdzania dokumentów. Dokładnie, telefon też mają, telefony obsługuje sieć włoska,
No i prawie wszystko jest po włosku. Ale mają jeszcze niższe ceny. Niższe ceny, tu 1,34 kosztuje tylko litr diesla, a we Włoszech 1,50-1,56 za to samo. Jeszcze odnośnie tego, co to Kasia powiedziała, to tutaj panuje ustrój, znaczy nie ustrój, chrześcijaństwo, 89% osób wyznaje, że są katolikami. Tak jak we Włoszech. Przechodzimy właśnie koło ławki, na której jest logo UEFA i Championship. I przypomniała mi się jedna ciekawostka. Otóż reprezentacja San Marino wygrała w swoim życiu, w swojej historii tylko jeden raz. I wygrali z Liechtensteinem, ponieważ ich reprezentacja składa się po prostu z mieszkańców. I to nie są profesjonalni piłkarze, tylko po prostu tacy miłośnicy futbolu. Wyszliśmy ze Starego Miasta, wyszliśmy z tych wąskich, kamiennych uliczek. Głównie są tam sklepy, ze względu na niesamowitą ilość turystów. No a nas teraz czeka schodzenie w dół, bo jesteśmy na górze, więc będziemy tak w dół schodzić. Bo kolejka już odjechała, ostatnia kolejka pojechała 5 minut temu, więc niestety musimy jeździć na dobra. Dobrze nam to zrobi po tej ilości pizzy, którą ostatnio zjedliśmy. Wczoraj w nocy przejechaliśmy granicę, jesteśmy już we Francji i przebijamy się przez te takie bardzo górzyste tereny, alpejskie bodajże. No i musicie to zobaczyć, jak jest pięknie. Jest zimno, w nocy mieliśmy w busie 11 stopni, także nasze wybasto pracuje rano i wieczorem. Na szczęście patrzyliśmy na pogodę i tam, gdzie jedziemy dzisiaj, gdzie dotrzemy za półtorej godziny, ma być słonecznie, ciepło, 20 stopni. Monako wszystko jest takie ładne, wysprzątane, czyściutkie, pachnące, kolorowe, eleganckie i zdobne. Nawet jakieś informacje pod znakami. Tutaj też mają takie króciutkie tablice rejestracyjne jak San Marino. Poszliśmy do budki, bo strasznie wieje, jest olbrzymi wiatr. Do budki telefonicznej. Tak, jak widzieliście. Żeby tylko wam powiedzieć, że przed chwilą byliśmy pod pałacem książęcym.
A teraz stoimy pod katedrą, w którym ślub, jest to też katedra książęca i w tym, tej katedrze ślub wzięła Grace Kelly z księciem Monako. Tym samym stała się też księżną Monako. Teraz pod najsłynniejszym budynkiem w Monte Carlo, czyli w dzielnicy Monako. Jesteśmy pod kasynem Monte Carlo i idziemy zobaczyć na parking, jakimi samochodami przyjechali goście do kasyna. Milionów tutaj leży, stoi zaparkowanych pod tym samochodem, ale robi to wrażenie, naprawdę. Gdzie jest moja żona? Kilka ciekawostek. Słowo casino pochodzi od słowa casina, które oznacza domek dla kurtyzan i kasyna od zawsze miały złe skojarzenia, dlatego kiedyś Monakijczycy nie mogli nawet wchodzić do kasyna, a teraz nie mogą być tam zatrudnieni. I jeszcze druga ciekawostka, dzielnica Monte Carlo, jej nazwa pochodzi z włoskiego i oznacza górę Karola, jest to na pamiątkę księcia Karola III. Kończymy odcinek z dwóch najmniejszych państw w Europie, z San Marino i z Monako. Siedzimy pod kaktusami, ogrzewamy się w słońcu, a za chwileczkę jedziemy do Vana i jedziemy dalej. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Chcesz pograć w karty? Odpowiadaj, tak czy nie? Czy w ruletkę? Mama w szpisowe? Milion.